auli bursy szkolnej Caritas diecezji toruńskiej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej odbyła się 14 grudnia zorganizowana przez Grudziądzką Wyższą Szkołę konferencja naukowa na temat wartości, samorządu, demokracji. W konferencji udział wziął autorytet z dziedziny politologii profesor zwyczajny dr habilitowany Andrzej Chodubski, polski politolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista od metodologii badań politologicznych, członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a także laureat w 2001 roku Nagrody imienia Ireny i Franciszka Skowyrów na Kulu. Referat wygłosił w trakcie spotkania również dr Sławomir Dębski, wykładowca Grudziądzkiej Szkoły Wyższej. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy i politycy grudziądzcy, a także mieszkańcy, studenci i wykładowcy Grudziądzkiej Wyższej Szkoły. Wartość, samorząd, demokracja to tytuł konferencji, która w dniu dzisiejszym się odbyła. Tak, tytuł konferencji jest po prostu koncepcją wynikającą z samej treści tych trzech sformułowań. Wnikliwie badając poszczególne te słowa, dochodzimy do wniosku, że one wzajemnie jakby się współtworzyły. Czyli rozpoczyna życie w życiu społecznym w pierwszej fazie istnienia zdecydowaną rolę odgrywały wartości, które były tworzone, następnie chronione. Następnie tworzył się element instytucjonalny, czyli samorząd. I ta samorządność stworzyła system lub wypracowała sobie system na bazie historycznych doświadczeń, który nazywamy współcześnie demokracją. Osią tych wszystkich słów i tych wszystkich poszczególnych elementów jest godność człowieka. Jest to niezaprzeczalny element, który niepodważalny i niepodlegający dyskusji, tak? Tak samo wygląda ta sytuacja w naszym prawodawstwie. W Konstytucji jest elementem, w którym twierdzi się, że godność człowieka jest niezbywalnym i niezaprzeczalnym atrybutem społeczeństwa obywatelskiego. Gościem dzisiejszej konferencji był profesor Andrzej Chodubski. Tak, pan profesor to ma tytuł profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego, ma ponad 200 publikacji, jest wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, pełni liczne funkcje, między innymi w Państwowej Akademii Nauk i jest uznany autorytetem w swojej dziedzinie, jak też twórcą wielu publikacji zwartych, jak i literatury, czy publikacji w formie czasopism. Dzień dobry, panie profesorze. Wartość, samorząd, demokracja. Taki dzisiejszy tytuł konferencyjny. Co to jest właściwie ta demokracja? Trzy ważne wartości życia publicznego. Wartość to cenność, samorządność to zorganizowanie jednostki, a samorządność zorganizowanie grupy lokalnej. A zatem trzy wartości, które znakomicie się łączą, mają swoje dziedzictwo osadzone w głębokiej przeszłości, wcześniejszej jak polska państwowość. Przez stulecia wartości nabierały nowych znaków, a współcześnie mają wyjątkową wartość, dlatego że przyjmuje się, że w XXI wiek od 2001 roku to społeczeństwo informacyjne. I w społeczeństwie informacyjnym tym trzem wartościom nadaje się szczególną wagę. No właśnie nawiązał pan tutaj do tego społeczeństwa informacyjnego, gdzie jednostka niejako działa, współtworzy całą większą społeczność, prawda? Gdzie no nie ma jako takiej jednostki, gdzie jest grupa. Jednostka we współczesnym świecie określana jest mianem partycypatywnej, to znaczy sama kształtuje porządek ekonomiczny, władczy, czyli polityczny, promocyjny, czyli trzy znaki, które pokazują jednostkę w każdym świecie. I ta jednostka, jeśli w świecie informacyjnym, ekonomicznym, politycznym, musi sama podejmować decyzję. Jaka ona musi być? Przede wszystkim odważna, krytyczna, decyzyjna, przedsiębiorcza, znająca prawo, ponosząca na gruncie europejskim odpowiedzialność. Jednostka, którą określa się mianem w pokoleniu młodym X-em, czyli natychmiast zdobywam wielkie pieniądze, bo pieniądze są najwyższym wyróżnikiem świata
społeczeństwa jednostki, natychmiast zdobywa nowoczesne ubranie, samochód jako środek komunikacji, urządzenia informacyjne. X to jednostka, która politycznie zwraca uwagę na swój sukces. Hollywoodzkie osiągnięcie w krótkim czasie pozycji, między innymi dzięki mediom, jest istotna. Czyli jak ktoś się sprzedaje medialnie, tak funkcjonuje. Bo w społeczeństwie X-a odchodzimy od autorytetu na rzecz idola. Czy lepiej być autorytetem, czy lepiej idolem? No właśnie, i tu moje pytanie. Czy media mają rzeczywiście taki silny wpływ na kształtowanie no właśnie tych jednostek? Media są władzą. W tradycji akademickiej określano mianem czwartej władzy. W świecie informacyjnym należy już polemizować, czy są czwartą władzą, czy sytuują się na pozycję pierwszą. Jakby nie powiedzieć, to społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo wielkiej komunikacji i media są niezbędne. Tym bardziej, że społeczeństwo jako całość jest społeczeństwem kultury obrazkowej. 80% pracuje obrazkami, wzrokiem, a zaledwie 10% społeczeństwa rozumie myśl intelektualną. A co z jakością tych mediów i przełożeniem się na postrzeganie świata przez te media, przez tą jednostkę? Jednostka i media, więc media, jak i jednostka są z sobą powiązane i oczekuje się, że media będą na wyższym poziomie. Jednostka, która je urzeczywistnia, będzie posiadała wysoki poziom zorganizowania, znajomości prawa, będzie wykształcona, będzie wrażliwa na świat. Czyli media będą coraz ważniejszą rolę odgrywać. Może mniej media amatorskie, ale media wysoko profesjonalne. Ale czy takie jeszcze mamy w świecie, gdzie właściwie internet przeważa już w chwili obecnej nad mediami, przynajmniej wśród młodych ludzi, nad mediami tradycyjnymi? Internet sytuuje się wśród środków komunikacji publicznej i jest to element składowy. Jeśli poszukujemy przykładów, to społeczeństwem najbardziej informacyjnym jest Nowa Zelandia. Przykład jej pokazuje, że tak. W naszym społeczeństwie jest siła tradycji, siła przyzwyczajenia do tradycyjnych wartości i to jest cząstka naszej tożsamości, cząstka naszej kultury, ale tożsamość ulega zmianom i dzisiaj na przykład mówi się nie tylko o jednej tożsamości, ale czasami mówi się o dwóch tożsamościach, a można mówić i o więcej, czyli identyfikacja, skąd się wywodzę, kim jestem, dokąd zmierzam. Mediami też rządzi reklama, prawda? Pieniądz. No, w skali roku wzrost w mediach internetowych, elektronicznych, przyrost 600%. W mediach tradycyjnych minus 20%. Prawdą jest, ale instytucją, która sytuuje się na pierwszym miejscu, są pieniądze. A zatem pieniądze decydują o całokształcie życia, bo pieniądze decydują o polityce, o tym, żeby zostać parlamentarzystą, decydują o pozycji szkolnictwa wyższego, o ochronie zdrowia. Czyli jeśli spojrzymy na cały przegląd polityki społecznej, to pieniądze. A wśród tych podmiotów, wśród instytucji są media. Także media nie mogą funkcjonować poza finansami. One przynoszą niezmierne korzyści, są wyzwaniem. Ale pytanie, które pan redaktor sformułował, czy internet, czy media, to dzisiaj już się zalicza do jednej grupy środków masowego przekazu. Odchodziło się trochę w życiu publicznym od określania środków masowego przekazu, bo zbyt to długie określenie, ale dzisiaj się okazuje, że ono z punktu widzenia zakresu pojęciowego jest lepsze i oddzielanie radia, telewizji, prasy, internetu jest uzasadnione. Informacja jest wielką ideą, ale ta idea jest nie najlepsza, bo ona służy
przeciętności, a nie wybitnym jednostkom. A zatem chcemy być wybitnymi, czyli ta demokracja przystaje do rzeczywistości, czy nie. W ramach przekształceń europejskich, tworzenia się projektu Unii Europejskiej, głośno mówi się o demokracji, ale zarazem też mówi się, że jest to jedno z ogniw bardzo niespójne, dlatego że jest to pojęcie hasłowe. Hasłowo tak, a praktyka dowodzi czegoś innego. Dowodzi, że w dzisiejszym świecie autorytarna jednostka jest ważniejsza. Jednostka silna, która podporządkowuje sobie świat, bo powiadamy, są takie instytucje, na które się orientujemy i mówimy Kościół, uniwersytet, wojsko, policja nie może być demokratyczne. A czy życie nasze może być demokratyczne? Otóż mówimy, że gdyby zapytać magnificencję rektora, że mają z nim współrządzić młodzi i wszyscy, bo mówimy to wszyscy, czy to jest możliwe? Najkrócej powiemy nie. W związku z tym pojawia się też jeszcze taka kategoria jak samorządność. Ona jest głęboko wpisana w naszą tradycję polską, jest to nasza polska wartość, mówimy, że samorządność, być wolnym, samorządnym i układać się z kim chcemy. To jest nasze credo polskiego narodu, credo intelektualne, polityczne, że każdy chce być wolny. Wolność jest największą wartością, bo jeśli będziemy zniewoleni, podporządkowani, to nic dobrego nie wytworzymy. Ale jeśli jest wolność, to musi być też samorządność, że rozwiążemy swoje sprawy ekonomiczne, społeczne, w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. I tutaj te wielkie wartości są. I to jest napisane w tytule dzisiejszej konferencji. Ale żebyśmy mogli skonsumować tę wiedzę, którą Państwu przekażę, bo to jest zadanie trochę niełatwe, bo młodzież ma widzenie bardziej krytyczne i ostre, bo jest młodzieżą, co jest najpiękniejszą cechą w życiu, tylko raz się jest młodym. Ale są też tacy, którzy mają doświadczenie, tak jak Państwo, działacze, nauczyciele, wybitne jednostki, że powiadamy, że buduje się świat, ale trzeba też spojrzeć na to, co nasi poprzednicy zbudowali. Czyli powiadamy, czy zaczynać od nowa, czy funkcjonować w tym, co nas ukształtowano przez pokolenia, zarówno w lepszym, jak i w gorszym wymiarze. I zatem moje pierwsze, żeby Państwa przemęczyć, spojrzenie będzie się zawierało w tym, że będę próbował powiedzieć Państwu o tym, jakie są dzisiaj najważniejsze globalne wyzwania, czyli kim chcielibyśmy być, albo co nas kształtuje, jakby powiedział Pan Rektor językiem technicznym, co nas generuje. Potem w ogólnym wymiarze, jaka jest dzisiaj jednostka, jaka jest jednostka, która ma funkcjonować w urzeczywistnianiu wartości, samorządu i demokracji. I tutaj zaczynając od pierwszego, żeby ująć to w polskim dekalogu wartości, powiem współczesny świat, określany mianem społeczeństwa informacyjnego, dlatego że pierwszeństwo zdobywa wartość informacji, a nie wielkiej pracy, niewielkiego słuchania, które były wpisane w dawną rzeczywistość. Kto szybszy, powiadamy, i ten świat ma dwa wymiary jednocześnie. Wymiar pierwszy, że świat się cały unifikuje. Wszystko do wszystkiego się upodabnia. A z drugiej strony zauważa się, że około 60% tego społeczeństwa nie jest w stanie przystosować się do rzeczywistości. Czyli się świat dywersyfikuje. Czyli dzieli się. Czyli
z jednej strony jestem globalnym obywatelem świata, tam gdzie jestem, tam funkcjonuję jako świata obywatel, a drugi biegun tej rzeczywistości to jest, jestem lokalny. To, co jest lokalne, co widzę w przestrzeni geograficznej, to, co widzę w instytucjach, w moich mistrzach, nauczycielach, działaczach społecznych, lekarzach, to jest moje. I pytanie, jak to moje ma się do naszego. I w dzisiejszym świecie, kiedy patrzymy na młodzież, to powiadamy zdecydowanie, świat jest globalny. Kto za nim nie nadąża, nazywa się, że jest wykluczony. I co w tym świecie globalnym? Jeśli chcemy być nowocześni, to po pierwsze musimy być otwarci na nowoczesność. Zdobywanie jak największych pieniędzy. Bo pierwszym znakiem współczesnego świata, w którym się trudno jest zgodzić, wyznacznikiem trzech rzeczy, są pieniądze. Jak stać się szybko młodym, pięknym i bogatym? Jak stać się bogatym, bo to jest ta wartość, która szczególnie się zdarza. Po drugie, jeśli człowiek orientuje się na bogactwo zdobywane na skróty, żeby mieć to, co jest potrzebne do egzystencji i do próżności, to albo dzisiaj, albo nigdy. I mówimy w naukowym wymiarze, to społeczeństwo określa się mianem X-a. X bądź natychmiastowiec. Natychmiastowiec X jak spogląda na rzeczywistość polityczną, która jest niezwykle istotna, bo jest to znak władzy. Bez władzy nie można funkcjonować. Powiadamy, żeby nawet były teorie przywoływania, że chaos jest piękny, to mówimy, należy się poszanowanie dla władzy. Dla każdej władzy, jaka istnieje w społecznościach ludzkich. I zatem natychmiastowiec X młody ma prawo błądzić, ma prawo zmieniać swoje opcje polityczne. I powiadamy, że jeśli młodzi, to dla uzyskania władzy identyfikują się z życiem politycznym. Co trudno przychodzi pokoleniu ludzi dorosłych. Powiadamy, zmienia się etyka i moralność. Etyka i moralność pozostaje, ale dla młodego pokolenia staje się ona czymś, co odchodzi. Dla młodego pokolenia jest skuteczna. Zaciera się granica między etyką, moralnością, a skutecznością. Czy lepiej być moralnym, czy lepiej być skutecznym. Jeśli pieniądze są wartością, ta druga wartość. I pojawia się trzeci element, który jest bardzo istotny, ztechnizowanie. Wysoki stopień ztechnizowania. Dzisiaj pojawia się automatyzacja, robotyzacja i zupełnie X, który jest tworem informatycznym. W związku z tym powiadamy, zależność między młodzieńcem a dziadkiem w dawnej rzeczywistości. Dziadek był najmądrzejszy, bo był doświadczony, bo miał mądrość wielką, a dzisiaj relacja jest inna. Bo jeśli dziadek chce się zarejestrować do urzędu czy do lekarza, to potrzebna jest mu pomoc wnuka. Dlatego, że dziadek nie pije. I powiadamy, jak to z tym społeczeństwem? Czy to jest wielki pesymizm, czy można ten świat odwrócić? Powiadamy, że są to rzeczywistości, które zachodzą jednocześnie. One są na równo w świecie globalnym, państwowym, jak lokalnym i demokratycznym. Powiadamy, a tu tych znaków jest bardzo wiele, gdzie zaciera się granica. Granice się zacierają w całokształcie życia ekonomicznego, społecznego, moralnego. Powiadamy, że dzisiaj media wytwarzają taką rzeczywistość, że zaciera się granica między informacją, dezinformacją, a manipulacją. Czyli tworzy się pokolenie manipulatorów, dla których te wartości będą mało istotne. Między prawdą a nieprawdą wytwarza się
nowa jakość. I powiadamy, wśród znaków generalnych, o których mówimy, to mówimy w dekalogu pierwszym wyznacznikiem jest pieniądz. Orientacja na pieniądz. Ten, kto nie chce liczyć pieniędzy, powiększać ich, powiadamy, staje się jednostką izolującą się w społeczeństwie. I powiadamy, jeśli tak, to społeczeństwo, które się kształtuje, nazywa się społeczeństwem rynkowym, społeczeństwem marketingowym, nie społeczeństwem wspólnotą dotychczasową, rodzinną, sąsiedzką, edukacyjną. Powiadamy, rynek nas kształtuje, czyli pieniądze. Czyli przychodzimy na rynek, to nie musimy się identyfikować, jesteśmy tam społecznością anonimową. Kto kogo oszukał? W związku z tym powiadamy, wspólnota rynkowa to jest wspólnota ludzi anonimowych. Ludzie, którzy się nie znają ani z imienia, ani nazwiska. Jeśli mówimy o społeczności akademickiej, którą tutaj dwaj uczeni reprezentują, powiadamy, w nowym wymiarze obserwujemy zjawisko niebezpieczne. Ale zarazem ono jest obecne. To jest dehumanizacja i degradacja intelektualna. Dehumanizacja to po prostu przestajemy się rozpoznawać. Dlatego, że środki informatyczne, którymi się posługujemy, przez 8 godzin jesteśmy przy urządzeniu komputerowym, przestajemy kontaktować i zapominamy o takim pojęciu jak dzień dobry, dziękuję, proszę. W najprostszym wymiarze powiadamy dehumanizację. Wchodząc do instytucji nie mówimy, nie dajemy znaków szacunku dla niej przez oddanie słowa dzień dobry, do widzenia, dziękuję. Tego nie ma, bo to jest społeczeństwo zdehumanizowane. Zdehumanizowane to nie udzielamy pomocy bliźniemu, znajomemu, obcemu, dlatego że nie ma takiej rzeczywistości. I drugi znak, płynący z tej wysokiej techniki, zdefiniowania i rynku, powoduje degradacja intelektualna. Degradacja intelektualna to znaczy, że zaczynamy nie rozumieć najprostszych rzeczy, które nas otaczają. Wyrządzając komuś krzywdę, nie zdajemy sobie sprawy, że to czynimy. Ginie nasza wrażliwość. Dehumanizacja pociąga za sobą tak dla młodych, jak dla starszych ludzi, dla tych, którzy tworzą i przeżywają świat szczególny. I powiadamy, ta szczególność to jest między innymi zawierająca się w tym, że stajemy się tak zwanymi analfabetami funkcjonalnymi. Czy jestem analfabetą funkcjonalnym? Powiadamy, najprościej to możemy zmierzyć i powiadamy, pierwszym wyznacznikiem analfabetyzmu, czy jesteśmy analfabetami, czy nie jesteśmy w tym społeczeństwie rynkowym, to kupujemy. A jeśli kupujemy, to dostajemy tam instrukcje, mamy tam receptury, mamy wskazówki obsługiwane. Powiadamy, kupując leki, czy czytamy po prostu to, co jest napisane w tej instrukcji receptowej. Nie, bo mamy zaufanie, bo zawsze nam dobre towary. Chociaż będzie szkodliwe. Czy do gospodarki domowej, kupując kisiel budy, czy czytamy instrukcję? Nie czytamy. Po prostu jest to jakaś makulatura mała, która jest nam niepotrzebna. Pojawia się drugi znak analfabetyzmu funkcjonalnego. Mamy wypełniać PIT-y, mamy wypełniać kwestionariusze urzędowe, różne drogi. Nie jesteśmy w stanie. Mówimy, że nawet jeśli są to uczeni, to i tak sami nie wypełniają. W związku z tym, bo mogą się pomylić. W związku z tym technizuje się i oddaje się to w rękę eksperta. A ekspert jak chce, tym zarządza. Pojawia się to zjawisko wpisujące się, że jesteśmy wyłączeni. Czym żyjemy? Półproduktami i ćwierćproduktami. Tego, co nam się
gotowe podsuwa, to przyjmujemy. Powiadamy, że w tym względzie wyjątkowa jest moc mediów. Nie jesteśmy w stanie im się przeciwstawić. Mówimy, że media mądrego ogłupiają, a mniej mądremu żyć nie dają. W związku z tym powiadamy, jesteśmy zniewoleni i powiadamy, w moralnym wymiarze jest przed choinką, powiadamy, że jak grypa panuje, to pytamy, czy jak ktoś jest chory, czy podamy mu herbatę, czy wodę, nie widzimy. Ale jeśli nam się telewizor zepsuje i jest w tym czasie serial, to wielka rewolucja w domu. W związku z tym, co jest, staje się znakiem, powiadamy medialność. I ta medialność narzuca na nas tak. No i żeby wrócić do wątku analfabetyzmu funkcjonalnego zgodnie z prawem europejskim, żeby trzy przynajmniej elementy wskazać, to mówimy, nie czytamy instrukcji, nie potrafimy wypełnić przekazów, kwitów, które do nas ze wszech stron docierają, bo nam przesyłają. Ale jest jeszcze jeden element, który w edukacji polega na tym, że staramy się jak najwięcej zapamiętać. I w związku z tym w edukacji szkolnej było w naszej polskiej tradycji, żeby w XIX wieku ukończyć szkołę podstawową i do II wojny światowej się ciągnęło, trzeba było znać na pamięć pana Tadeusza. Było to niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkim natura, Bóg dał moc, żeby się nauczyli na pamięć całej książki. Stąd też edukacja 7 lat do tej samej klasy się uczęszczała. Potem pojawiły się skróty, że fragmenty były zapamiętywane pana Tadeusza, edukacja, koncert i powiadany. Dzisiaj również od tego odeszliśmy. Dlaczego? Jest to znak urynkowienia. Powiadamy, że coraz bardziej nas przeraża to, że nie jesteśmy w stanie zarecytować żadnego wiersza ani wyśpiewać jego. Powiadamy, co to jest? Zanik tożsamości. Rynek. Bo na rynku nie pytamy, dlatego że po prostu tak jest. Ale i aspekt ścisły, bo dzisiaj, kiedy pytamy, ile jest 8 razy 9, to i doktor też pewno się zastanowi i powie, bo z tabliczką mnożenia jest gorzej. W związku z tym pojawia się ten element, przed którym nie jesteśmy w stanie uciec, ale musimy mieć tego świadomość. I zatem powiadamy, jeśli kształtuje się tenże to zjawisko analfabetyzmu, to pytamy, czy to jest tak bardzo źle, czy to jest tylko nasza dolegliwość, czy to jest dolegliwość społeczności lokalnych. Jest to zjawisko globalne. Czyli warto zapamiętać, że tylko, jak podaje nauka statystyczna, 10% ludzi jest zdolnych do tworzenia, rozumienia rzeczywistości. 10%, czyli na 10 osób jedna osoba może rozumieć to, co mówi profesor. A pozostała społeczność. 50% jest kultury obrazkowej. Co widzi? Z tym się identyfikuje. Wydaje się, co drugiej osobie, że ona rozumie, ale naśladuje. I podgląda. W związku z tym to, co dostajemy, tak funkcjonuje. Tak się ubieramy, takie znajomości zawieramy, tak się edukujemy. Wpływ przeogromny kultury obrazkowej. To, co widzimy i czasami się denerwujemy, że na świątyni wiszą wielkie billboardy, do czegoś nas zachęcające, to w rzeczywistości się okazuje, że to ma wymiar ekonomiczny. Dlatego, że ta wielka reklama przyciąga. Im większe, tym bardziej jest dla odbiorcy przystępny. Pojawia się zatem ten świat, który jest niezwykle
Bożą. I powiadamy, że jeśli społeczeństwo funkcjonuje w takim wymiarze, to żeby go wątku nie rozciągać, powiadamy, największym jest znakiem dezintegracja, dehumanizacja rynku. Druga wartość, w której żyjemy, żeby o tym nie mówić, bo możemy w nieskończoność wskazywać skutki, to jest postęp naukowo-techniczny. Z jednej strony nauka, dla niej uwielbienie, dla niej szacunek, bo na ołtarzach obok biskupów stoją profesorowie, ale jakie tego są skutki? Nowoczesność. Postęp naukowo-techniczny powoduje, że miejsce uczonego staje się coraz mniejsze w rzeczywistości, w której istnieje. Dochodzi do tego, że uczonego postrzega się jako jedną z profesji. Profesję, którą się wykonuje i za którą się płaci. W tej sytuacji, dzisiaj mile rozmawiając kilka chwil z magnificencją, było pytanie, czy nauki ścisłe, czy nauki humanistyczne. I mówi, że jako ten najwspanialszy, który stara się łączyć tutaj technikę, tutaj humanistyczne myślenie, jak to jest w rzeczywistości? W rzeczywistości jest tak, że pieniądze wyznaczają ta pierwsza wartość i powiadamy, że najważniejszą dzisiaj nauką jest informatyka, biochemia, biomedycyna, bo jest to znak dzisiejszego świata. Czyli praktyka rynkowa powiada, że jest świat nie do końca może z widzami inżynieryjnie, ale mega inżynieryjnie, bo powiadamy, jaki człowiek. Powiadamy inżynieria genetyczna, która jest zwalczana, bo powiadamy o XIX wieku, próbowano poprawić człowieka. Próbowano poprawić człowieka i wielcy poprawiacze stworzyli dyscyplinę, która się nazywa eugeniką. Eugenika to ta dyscyplina, która miała stworzyć człowieka na miarę zapotrzebowania. Mamy jej cząstkę w formie współczesnej jako zjawisko klonowania. Ale jest to sfera etyki badawczej i nie zawsze do końca pokazujemy to, co się bada. Ale jest taki problem, który dotyczy nas codziennie. Jak się odżywiamy? Czy odżywiamy się zgodnie z naturą, czy już jest inżynieria pojawiła się w naszym odżywianiu? Odpowiadamy, jeśli krytycznie, a zarazem rozumem widzimy, to niewiele mamy rzeczy, które są z naturą. Czyli odpowiadamy humanistycznie, że jest taka rzeczywistość, jak człowiek bliżej. Czy jest miejsce dla humanizmu? Czy jest miejsce dla teologii, politologii, socjologii? Jest. Tak, ono jest, dlatego że ono jest dla 10%, bo te 10% to rozumie i wie, na czym to polega. I dzisiaj, żeby stworzyć uczelnię, po latach kilku eliminacji, humanizacji intelektualnej, znów wracamy do tego, że jednak niezwykle potrzebna jest literatura. Bo literatura najbardziej zespala ludzi, bo poetów kochamy, poetów cytujemy, nawet jeśli mało cytujemy, to i tak oni są naszą ludźmi. W związku z tym oni naszą odrębność wyznaczają. I powiadamy, czy to w globalnym wymiarze, czy ale postęp naukowo-techniczny, jeśli młodzież na to spogląda, a doświadczeni pedagogowie i osoby życia publicznego zwracają uwagę, powiedzą, no tak, jesienią jest czas na refleksję. Za największe osiągnięcia nagradzamy. I jest taka nagroda międzynarodowa, nagroda noblowska. Kto uzyskuje tę godność? Przede wszystkim powiadamy za wielkie odkrycia w fizyce, chemii, a w literaturze też. I powiadamy, jaka
ta nowoczesność w fizyce, to w tym roku można. Ci, którzy są w stanie w technikę komputerową wprowadzić wielką nowoczesność. I powiadają młodzi, że to fajna przygoda, bo intelektualna jest zawsze ważna. A my powiadamy, że jest dla nas też to znak taki, że no dzisiaj mamy problemy z klikaniem, mylimy się, bo po 50 roku życia co rok 3% pojawia się amnezji. Czyli powiadamy w każdym roku, po 50 mamy prawo mniej pamiętać. Czyli jak ktoś ma 70 lat, to powiadamy 60% może nie pamiętać, nie mamy mieć prawa prewencji. Ale zarazem pojawia się ten znak, że wierzymy, że będzie na tyle to doskonałe urządzenie, że będzie budować człowieka, a nie jego wypychać z rzeczywistości, w której jest. Czyli ten komputer, ta nagroda wydaje się słuszna. Ale mniej z punktu widzenia etycznego jest przekonywująca biomedycyna, klonowanie. Możemy przez komórkę wytworzyć nową jednostkę. Jasne. Element rzeczywistości, dehumanizowany. Powiadamy bez poczucia więzów, a poczucie więzów międzyludzkich jest na każdym etapie niszczone. Chociaż literatura nas cieszy, dlatego że Chińczyk ją otrzymał i opisał swoją wieś. Wielki intelektualista, który wywodził się z głębokiej wsi i wskazał, w czym się ta rzeczywistość różni od dzisiejszego świata. I w związku z tym, jeśli czytamy o wódce, czy czytamy o kobiecie, czy nawet strząsające obrazki, to niemniej to jest nasza tożsamość, która czasami ginie, ale powiadamy postęp naukowo-techniczny całkowicie na zmianę. Gdybyśmy dawali przykłady tej rzeczywistości, odnosząc ją do nauki, oświaty, edukacji, to powiadamy, zmienił się świat. Powiadamy i przerażamy się, dlatego że ten świat kształtuje takie niebezpieczne znaki, mówimy edukacja. Ale model edukacji jest, mogę się uczyć, ale nie muszę się nauczyć. W związku z tym powiadamy, nauczyciel ma nie stresować. Nauczyciel ma być tolerancyjny. Czy jest to zadanie wykonalne? Nie. Na gruncie amerykańskim, jeśli nim się posługujemy najczęściej, to mówimy, nauczyciel to ten, który siedzi tyłem do publiki, do swoich odbiorców, klika, podaje jedną książkę, bo więcej nie może oswoić. I powiadamy, jaki wychodzi? No wychodzi taka jednostka, która nie czyta i nie pisze, bo on jest wolny, nie musi. W związku z tym świat jest różnorodnością. I powiadamy, 10% jest mniej tych, którzy rozumieją, 50% tych, co druga osoba naśladuje, ale jest jeszcze 25%, czyli 1/4 jest mega naśladowców, którzy zupełnie święcie wierzą w największą nieprawdę, bo nie są zdolni do myślenia. Nie tylko są to chorzy, którzy są całkowicie uzależnieni od świata, nie tylko mający dolegliwości różne edukacyjne, ale jest 1/4 społeczeństwa bardzo skazanego na wielkie niebezpieczeństwo. I jest jeszcze 15% tych, którzy są nieprzewidywalni, są aktorami życia publicznego. Powiadamy, kto to jest? No to są ci, którzy próbują zmieniać świat, ale zarazem popadają w drugą skrajność. Nie są przygotowani. Nie mają wykształcenia, doświadczenia, zostają prezesami, dyrektorami i powiadamy, tu jest brak. Dlatego, że jeśli nie ma ciągłości, nie ma funkcjonalnej długości. W związku z tym pojawia się ten element, że wszystko dojrzewa w czasie. W czasie dojrzewa, to co za wcześnie się pojawia, zostaje rozerwane. I tutaj powiadamy, że żeby nie wchodzić na grunt
pokazywania postępu naukowo-technicznego, bo w nim żyjemy i od niego coraz będziemy bardziej uzależnieni w wymiarze pozytywnym, ale zarazem musimy widzieć znaki rozumienia. Pojawia się trzecia wartość, którą jest prawo. Prawo międzynarodowe. I powiadamy, że kształtuje się ta rzeczywistość od czasów najlepiej rewolucji francuskiej, od praw człowieka z 789, że dzisiaj największą wartość stanowi prawo ponad lokalne, ponad państwowe. Czyli stajemy się świata obywatelami, bo wkłada się taką cząstkę, która się nazywa prawami człowieka. Prawo człowieka, wypowiadamy, czytamy, ale i tak się nad tym głęboko nie zastanawiamy. Ale to, co jest prawem dozwolonym, jest w naszym funkcjonowaniu samorządowym wśród wartości dozwolonych. Czyli ten element jest bardzo istotny. Czwarty znak, jaki się pojawia przy tym, to jest tolerancja dla różnorodności subkultur, mniejszości, bo jest to taka wartość. Jestem tolerancyjny, czyli nie zwracam drugiemu uwagi, nie wychowuję go, jest mi to obojętnie, bo różnorodność dla subkultur, kultur. Jest to znak, który się bardzo przyjmuje, powiadany na gruncie młodego kultury. Piątym znakiem, w który wkraczamy, to jest synkretyzm kulturowy. Nic swojego nie mamy, tylko od innych bierzemy. Powiadamy, że co jest moje, co jest nie moje. Gdzie pojawia się plagiat, gdzie pojawia się przejęcie obcego wzoru, powiadamy, w dzisiejszym społeczeństwie jest nam narzucany taki element, że łączymy, powiadamy w ubiorze elementy, te, które są najbardziej podliwe, powiadamy, amerykańskie i chińskie. Łączymy wietnamskie i arabskie. Gdzie mamy swoje, powiadamy, synkretyzm kulturowy pozwala nam złączyć rzeczy możliwe i niemożliwe. Powiadamy, w życiu społecznym pojawia się taki znak, który się nazywa homogenizacją życia. Pojawia się też hybrydyzacja życia i ona jest coraz obecniejsza, czyli na dzisiaj. Dzisiaj funkcjonuje, bo to nie będzie przedłużone. Hybryda to połączenie rzeczy niemożliwych przez naturę, a przez technikę możliwych. Ale ich się, one same się nie wytwarzają, tylko ta rzeczywistość się łączy od góry. Wśród tych cech można mówić o znakach samorządności. Znakiem jest odchodzenie od zarządzania centralnego, hierarchicznego na rzecz samorządności. I dzisiaj, kiedy patrzymy, mówimy, osadzona jest samorządność w głębokiej tradycji idei wolnościowej, porozumień międzyludzkich, sąsiedzkich, ale jak ona dzisiaj funkcjonuje? Powiadamy, że skoro dzisiaj konferencja poświęcona tej rzeczywistości, to powiadamy, czy to jest hasło, czy rzeczywistość. Czy to jest to zjawisko, gdzie zaciera się granica? Powiadamy, że żeby był samorząd, to muszą być pieniądze. A dzisiaj pieniądze są przekazywane centralnie. Czyli jaka samorządność? Samorządność, która jest podporządkowana centralnemu zarządzaniu. A centralne zarządzanie wiąże się z jeszcze większymi oddziaływaniami. Na gruncie europejskim powiadamy, uzależniona nasza kondycja jest lokalna, edukacyjna, drogowa od znaków Unii Europejskiej. Jeśli dostaniemy pieniądze, to zbudujemy i czynimy. Czyli stajemy się tą wartością, która w haśle się zawiera. Ale w praktyce ona się nie sytuuje. W związku z tym powiadamy 20 lat samorządu odrodzonego, który pojawia się po roku 1992, czy nawet jeszcze głębiej sięgniemy do lat 80. początku,
powiadamy, ten samorząd jest taki bardzo radosny, bo wiele rzeczy staramy się zrozumieć, ale nawet w wymiarze kompetencyjnym tego nie rozumiemy. Powiadamy, że jeśli samorząd to pieniądze, jeśli samorząd to kadry, kto wykonuje, jakie są kadry. Ciągle mówimy o doskonaleniu, o poprawie tej jakości, ale to jest ciągle pasłowicz. Element, który trzeba by zauważyć obok samorządności, który globalnie się kształtuje, to jest odchodzenie od hierarchiczności na rzecz powiązań poziomów. Dotąd w świecie od starożytności na gruncie europejskim, greckiej, rzymskiej, a jeszcze dalej sięgając do chińskiej, hinduskiej, powiadamy, był porządek hierarchiczny. Co było wolno 10%? To ci, którzy byli najwyżej w hierarchii. Niżej była ich ochrona, trzecią grupę ci, którzy musieli utrzymać tę rzeczywistość i reszta społeczeństwa. Czyli w tej reszcie społeczeństwa dzisiaj jak można funkcjonować? Powiadamy, nie jest to łatwe. I powiadamy, jeśli jest hierarchia i jest sieciowość, czy zarządzanie sieciowe, to powiadamy dwa modele hierarchiczności. Hierarchiczność pierwsza to jest anglosaska, hollywoodzka, czyli każdy jak może odgrywać rolę i w tym świecie liczy się ryzyko. Ryzyko podejmowania decyzji, ryzyko funkcjonowania w świecie. I powiadamy, piękna cecha dla młodego pokolenia, bo trzeba ryzykować. Jak się nie ryzykuje, albo jest się przegranym, albo wygranym. Ale dla pokolenia, które wypracowało określone wartości, to powiadamy, jest zupełnie inny znak. I powiadamy, tu najczęściej odwołujemy się do teorii nadreńskiej. Powiadamy, że jest to model nadreński, niemiecki i na gruncie polskim powiadamy, co mamy z głębokiej cywilizacji, to mamy poszanowanie dla organizacji, że wszystko musi mieć swoje miejsce, bo czasami nam się wydaje, że jesteśmy bardzo oryginalni, możemy przekraczać granice, ale w rzeczywistości każdy ma swoje miejsce wyznaczone. Każdy może być zobaczony i oglądany. I dzisiaj powiadamy, jeśli mówimy o naszej kondycji anonimowej, a kondycji ryzyka, to musimy pamiętać, że jesteśmy podglądani. Podglądani jesteśmy w szkole, podglądani jesteśmy na ulicy. Jeśli ja w swoim miejscu, w którym pracuję, w Gdańsku pracuję, w najnowocześniejszym miejscu, to jestem cały czas nagrywany, podglądany, nikt nie musi szukać, wystarczy, że zapytać przy wejściu informatyka, gdzie jest profesor i jest wskazany. Jest wszystko kontrolowane. W związku z tym sieciowość niesie za sobą coraz większą identyfikację. Powiadamy, zmniejsza się i chwała, że patologia rozwoju i hooligans, bo powiadamy, na ulicach, na dworcach, miejscach publicznych możemy wszystko podglądać. I powiadamy, czy to ten Big Brother odpowiada naszej rzeczywistości. Młode pokolenie nie ma wyjścia. Ci, którzy się nie chcą poddać, mogą temu nie uczestniczyć. Ale niemniej odchodzimy od struktury, że każdy musi być sam. I jedna z podstawowych wartości obok ekonomii, jaka się pojawiła, to powiadany jest znak jednostki. Jednostka dzisiejszego świata określana jest mianem jednostki partycypatywnej. Dotąd funkcjonowaliśmy w świecie paternalistycznym, czyli opiekuńczym. Ojciec decydował. Dzisiaj jest jednostka partycypatywna. Każdy jest kowalem swojego szczęścia, jak i niepowodzenia. Jednostka partycypatywna zdobywa pieniądze, zdobywa władzę, ma panowanie nad światem małym, jak i dużym. Jednostka partycypatywna musi być stabilizowana na miarę czasu.
Mówimy, że jest to też społeczeństwo wiedzy, a zatem powiadamy, że jeśli konferencje się odbywają w imię takie, żebyśmy nie straszyli, ale mówili, że taki świat jest, w którym żyjemy. Świat, w którym żyjemy, ma swoje znaki i one są wszechobecne. Widzimy to, co jest najlepsze, ale też jest prawa i lewa rzeczywistości, że są zagrożenia. I wielkie zagrożenia, to dzisiaj, kiedy słyszymy i powtarzane jest pokolenie na pokolenie, że jest zbliża się koniec świata. Otóż zawsze tak się dzieje, że jest to zagrożenie wynikające z zmian klimatycznych. I dzisiaj takie wielkie wyzwanie globalne i małe to jest ekologia, to jest ochrona środowiska. Mówimy, że coraz ciekawiej nam się żyje, ale jak długo, bo co roku Ziemia o 2 stopnie staje się cieplejsza. Czy roślinka będzie mogła funkcjonować. Mówimy o wielkich lodowcach, które mogą się pojawić na globie ziemskim, który jest dość charakterystyczny. I mówimy, że jest to zagrożenie, ale jest wielka nauka, którą Państwo kilka dni temu słyszeli, kiedy mówiło się wiele o reżimie klimatycznym. Czy jesteśmy współodpowiedzialni, czy mówimy, że zgodnie z nauką wszystko, co w naturze się kiedyś odrodzi, ale nie intelektualnie nie. Pojawia się element, który jest istotny, jest problem odpowiedzialności za skutki eksperymentu. Eksperymentu chemicznego, fizycznego. Powiadamy, że w dzisiejszym społeczeństwie staje się elementem bardzo niebezpiecznym choroba psychiczna. Otóż powiadamy, że wstydliwa sprawa, bo każdy, mówimy czasami, że jest nosicielem swojego świata różnorodnego czy różnych nerwic, ale w rzeczywistości to prowadzi do różnych skrajności, do rozstrzygnięć ostatecznych. I powiadamy, tu jest potrzebna wielka wizja, strategia świata przeciwdziałającego nasilaniu się patologii. Na patologię dzisiaj powiadamy, jest 1/4 społeczeństwa w pełni narażona. Powiadamy, że schizofrenia dotyka co czwartą osobę, jak piszą w podręcznikach z tego zakresu. Czyli świat, w którym żyjemy, ma wartości, które możemy w różnych porządkach określać, ale mówimy, że wartości to cenności. To, co się osadzone jest w głębokiej tradycji, ale tradycja ulega zmianie, opowiadamy. Człowiek kulturalny to jaki? Człowiek, który z pokolenia na pokolenie przekazuje cenności. I powiadamy, kultura to czy ta, którą widzimy w literaturze, w malarstwie, ale też w naszych postawach i zachowaniach. To jest znak wielkiej kultury. Powiadamy znak, który jest potrzebny. Jeśli mówimy o demokracji, no tutaj będzie trochę gorzej, bo niepoprawnie politycznie, bo też musimy pamiętać, że jest świat faktów i poprawności politycznej. Co to znaczy? To znaczy, że każde definiowanie świata, każda historia jest pisana na określone pokolenie. W związku z tym dzisiejsi rządzący chcą uznać za prawdę, że jest demokracja. Ale z punktu widzenia nieposłuszeństwa wobec oczekiwań politycznych w imię prawdy, która jest naczelną wartością, powiadamy, z demokracją jest długo, bo musimy ją budować. Jeśli zwracamy się do wzorów, mamy je zapożyczone i często o nich mówimy, że wzory tych wartości są dla nas istotne greckie. Czyli na sztandarach pisali prawda, dobro, piękno. Czyli powiadamy, jeśli jestem obywatelem, demokratą, to nie kłamię. Tylko dla mnie jest jedna wartość, święta prawda. Nie ma pół ani ćwierć prawdy.
Jeśli jest dobro, to znaczy orientuje się, żeby dawać z siebie, a nie niszczyć. I piękno. Robię to najpiękniej, jak potrafię. Czyli jeśli edukuję się i zbieram oceny, to powiadamy, jeśli zadowolę się oceną dostateczną, to jestem barbarzyńcą, bo powinienem uzyskiwać ocenę bardzo dobrą. Opowiadamy, egzemplifikując to, idę na medycynę, na pierwszym roku anatomia, uczą 5 paluchów i mówią na trójkę, 3, a resztę obcięli. I w związku z tym wyrzucili, bo więcej nie potrafię. Bo zgodnie z wartościami, piękno to jest wszystko najlepiej czynimy, jak potrafimy. Czy w domu, czy w pracy, czy w edukacji, czy w życiu, opowiadamy. Druga część składowa to jest zorganizowana. Wartością jest zorganizowana. Ten, kto jest zorganizowany, ma czas na modlitwę, na naukę, na inne rozrywki, powiadamy, jest w świecie wartości. Przestrzegamy prawa, bo jest to znak szczególny. Zawieramy układy, bo powiadamy, bez nich funkcjonować człowiek nie może, bo człowiek nie jest w samorządności sam, nie jest w państwie sam, ale jest współodpowiedzialny za to, co dostarcza. Czyli uznają, przemęczają długim mówieniem, bo zawsze mówią, lepiej się mówi, jak słucha. Jakie są dolegliwości, a znaki wielkości? Praca, praca i jeszcze raz praca. One nas kształtują i wprowadzają do znaku wartości. Po drugie, umiejętność słuchania. Powiadamy, że dlaczego obsujemy z uczonymi, że... ...związań prawnych jest obowiązkowa wspólnota mieszkańców danego terytorium. Etymologicznie wywodzi się od słowa samorząd, które oznacza zawiadywanie swoimi sprawami przez ludność określonego terenu, reprezentantów wspólnoty w zakresie ustalonym przez prawo, na ogół za pośrednictwem wybranych przez siebie organów. Samorząd reprezentuje interesy określonej społeczności wobec organów państwa na podstawie ustaw, umów lub porozumienia. W Polsce samorząd posiada osobowość prawną, a nad nim sprawują nadzór organy administracji rządowej. Teoretycy i badacze wyodrębnili 3 główne teorie samorządu: naturalistyczną, państwową i polityczną. Współcześnie są one częścią historii. Samorządność stanowi przedmiot ochrony ze strony prawa międzynarodowego. Podpisana w 1985 roku w Strasburgu Europejska Karta Samorządu Terytorialnego gwarantuje między innymi usankcjonowanie działania samorządu w ustawach i o ile to możliwe w konstytucji. Prawo mieszkańców do uwalniania organów przedstawicielskich w drodze demokratycznych wyborów. Pełną swobodę działania społeczności lokalnej w każdej dziedzinie, która wchodzi w zakres jej kompetencji. Ograniczenie kontroli administracyjnej wyłącznie do zakresu przewidzianego prawem. Funkcjonalność samorządu uzależniona jest także, między innymi, od psychosomatycznych dyspozycji jego członków, które mogą się pojawić w warunkach swobody działania w sferze politycznej w pełnej skali pluralizmu społecznego. Zauważa się istnienie prawidłowości, że na poziomie podstawowym funkcjonuje największa zgodność systemu wartości. Samorząd, zgodnie z treścią zachowań motywowanych psychosomatycznie, jest grupą społeczną, którą cechują następujące właściwości. Członkowie współdziałają ze sobą oraz są wzajemnie od siebie uzależnieni w tym sensie, że zaspokojenie potrzeb i realizacja celów skłania do wzajemnego zaufania i wpływania na postępowanie wobec siebie. Wyróżniono 3 podejścia do interpretacji mechanizmu zachowań. Jest reakcją wspierania osobników podobnych pod względem genetycznym poprzez wykształconą normę wzajemności. Wynika z założenia, iż zysk z zachowania przewyższą ponoszone koszty. W związku z czym troska o innych jest przejawem zabiegania o własny interes. I trzeci pogląd, że do działania wynika siła współczucia i empatii wobec osoby potrzebującej.
Oprócz tych motywacji uwzględniono także indywidualne i sytuacyjne czynniki determinujące podejmowanie działania. Dobre samopoczucie zwiększa prawdopodobieństwo, iż podejmie się działanie, gdyż dostrzega się dobre strony innych osób i jest się bardziej pozytywnie do nich nastawiony. Do innych uwarunkowań psychosomatycznych zalicza się typ środowiska. Stwierdzono, że szanse na wsi na podjęcie działania społecznego są większe niż w mieście. Samorząd stał się instytucją społeczno-polityczną, współtwórcą rozwoju społeczno-gospodarczego oraz płaszczyzną partnerstwa dla wielu jego form. Realizuje się m.in. przez dialog społeczny, który jest elementem rozwijającym się demokracji. Określa się go jako całokształt wzajemnych relacji między partnerami społecznymi, to jest między związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz organami państwowymi, takimi jak rząd, samorządy lokalne czy inne instytucje, które wyrażają się w mechanizmach rokowań, układów i porozumień oraz rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z Konstytucją RP, podstawą ustroju gospodarczego Polski stanowi społeczna gospodarka rynkowa, opierająca się na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Ustawa. Jest wiele instytucji samorządowych. W sumie te, które wymieniliśmy, oceniane są jako najważniejsze. Termin demokracja przyjmuje się jako ludowarstwo. Oznacza rządy całego ludu, nie zaś jedną część nad inną. Zasadniczym elementem demokratycznym jest prawo podejmowania decyzji, które wszyscy na równi podzielają, podczas gdy decyzje większości jest środkiem rozstrzygania nieporozumień. Decyzję większości uznaje się za najbardziej demokratyczną, za bardziej demokratyczną niż dopuszczenie mniejszości do dysponowania albo wyhamowania woli większości w zakresie, w jakim pozostawia ona mniejszość bezsilną, pozbawioną jakiegokolwiek wpływu na rezultat. Zgoda mniejszości na pogląd większości wynika z reguły wzajemności. Według niej, gdy opozycja uzyska władzę w następnych wyborach, aktualni rządzący uszanują ich decyzję. Zasada ta zostaje jednak wykluczona, jeśli decyzja większości narusza zdolność mniejszości do promowania jej poglądów w przyszłości, albo jeśli mniejszość jest mniejszością stałą, albo jeśli zagadnienie do rozstrzygnięcia ma tak żywotne znaczenie dla mniejszości, iż nie może to być zrekompensowane zwycięstwem w przyszłości. Reguły te mają swoje odbicie w normach ustrojowych zawartych w Konstytucji. Trzeba tu przypomnieć, że w artykule pierwszym istnieje zapis, z którego odczytujemy, iż Polska, odzyskawszy w 1989 roku możliwości suwerennego i demokratycznego stanowienia o swym losie, ma działać na rzecz poszanowania wolności i sprawiedliwości, dialogu społecznego, umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot. W tym też wyraża się istota państwa jako wspólnego dobra wszystkich obywateli. Państwo polskie jest jako wspólne dobro wszystkich obywateli może mieć ten charakter tylko będąc państwem demokratycznym. Artykuł 30 Konstytucji. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Przyjmuje się, że stan, którego charakterystykę zaprezentowałem, został zdefiniowany i przygotowany na podstawie wypracowanych reguł statycznych, wynikających z takiego odczytywania rzeczywistości.
jednak nie stanowi o wzorcach i nie spełnia swojej roli w sytuacji odczytywania rzeczywistości w aspekcie dynamicznym. W konsekwencji najnowszych osiągnięć w dziedzinie wielu nauk, w tym politologii, psychologii, medycyny, neurologii, zarządzania i innych. Wracając do początku, decyzje dotyczące odradzającego się samorządu w Polsce zapoczątkowały następujące w 1989 roku przemiany w idei działania związanych z transformacją ustrojową państwa. Ocena może, aby zrealizować społeczne oczekiwania związane z demokratyzacją życia, dla utrzymania sprawności tworzącego się ustroju i systemu państwa, dobór kadr winien nastąpić w sposób naturalny, oddolny i celowy. W dążeniu do uzyskania władzy wyłoniły się jednak jednostki i grupy zasiadające do rozmów w Magdalence pod Warszawą. Odbyły się one czterokrotnie. Obie strony rządowa przekazująca władzę i solidarnościowa przyjmująca obawiały się, aby ich umowa nie została odebrana jako porozumienie elit. Strona rządowa nadto lękała się definitywnego ujawnienia braku swego legitymizmu. Opozycja natomiast miała podstawy sądzić, że mandat społeczny uzyskany 8 lat wcześniej nie jest już ważny. Przyjęto stwierdzenie, że opozycję reprezentują jednostki wyrażające własne poglądy, a wszyscy razem tworzą drużynę Lecha Wałęsy. Część opozycji odmawiała Lechowi Wałęsie prawa do reprezentowania społeczeństwa i zarzucała kapitulanstwo. Wielu zwolenników miała koncepcję, według której okrągły stół powinien być efektem długiego procesu obejmującego odbudowę struktur związkowych, porozumienie różnych odłamów opozycji i wyłonienie wspólnej reprezentacji do rokowań z rządem, którą pominięto. Zjawisko to, mimo że polityczne, najlepiej tłumaczy teoria chaosu. Procesy społeczno-polityczne okresu transformacji w Polsce są złożone i trudno przewidywalne. Wynika to z bogactwa działania układu, a nie braku jakiegokolwiek determinizmu. Odnosząc się do doboru kadr, które decydują, by podstawowe procesy zachodzące na poziomie jednostek były proste i do ustalenia, natomiast utworzona dzięki nim całość uzyskała własne formy działania, mogące prowadzić do uporządkowania na wyższym poziomie. Kadry wyłonione w niekontrolowany sposób nie pozwoliły na ustalenie warunków początkowo zachodzących przemian. W konsekwencji brak było możliwości wyodrębnienia przestrzeni, pozwalających na ustalenie wszystkich możliwości warunków początkowych tworzącego się systemu i ustroju. Stąd wyniknęło, że obszar polityki w czasie przekazywania i przejmowania władzy nie był spójny, to jest składał się z różniących od siebie grup po obu stronach, zarówno po stronie przekazującej władzę, jak i przejmującej. W konsekwencji nowy obszar w polityce nie mógł być skierowany w stronę demokracji, a tym samym działanie nie mogło mieć charakteru odejścia od PRL-owskiej monopartyjnej rzeczywistości. Drobna zmiana punktu wyjścia, na przykład w deklarowanym światopoglądzie, którego też wynikała z utrwalonych politycznie reguł i przewidywalnych zachowań, prowadziła do radykalnych zmian i miała wpływ na ostateczny rezultat. Wrażliwość ta była konsekwencją niestabilności układu, czyli wzmocnienia się drobnych zmian i zaburzeń. W ten sposób system polityczny poddano chaotycznej dynamizacji. Samorząd w pierwszej fazie kształtowany był przez byłych funkcjonariuszy PRL, którzy wpłynęli na treść ustaw. Miało to znaczenie spowalniające demokratyzację życia na podwórku. Tym bardziej, że ustawy samorządowe wprowadzono w latach 90., a konstytucję pod koniec 97. roku, stąd wiele nierozstrzygniętych rozbieżności prawnych. Transformacja ustrojowa dokonująca się w Polsce ma charakter systemowy, co oznacza zmianę funkcjonowania społeczeństwa polskiego w podstawowych przejawach jego życia. Spowodowało to pojawienie się problemów społecznych, jak ubóstwo, bezrobocie, bezdomność. Z drugiej strony uruchomiło bardziej aktywne i twórcze postawy Polaków w wymiarze przedsiębiorczości czy organizowania działalności społecznej i politycznej. Regionalna transformacja spowodowała pojawienie się licznych problemów, ale i wyzwań dla elit i mieszkańców.
konsekwencji wstrzymano częściowo przebudowę istniejących instytucji. W sensie systemowym Polska posiada ukształtowaną strukturę władzy rządowej i podporządkowana w formie podsystemu samorządową. Podsystem łączy sieć kanałów nakładania zobowiązań z góry w dół. Scentralizowane powiązania finansowe utrudniają działania lokalne, na to występują zbyt liczne obszary licencjonowania poszczególnych zachowań. Stwierdza się, że administrowanie jako szczególna forma zarządzania posiada zbyt rozbudowaną i niewygodną strukturę. Budzi wątpliwości istnienie urzędów wojewódzkich oraz powiatowych. Uproszczeniu wymaga także wiele struktur instytucjonalnych zajmujących się tym samym, nawet lokalnie działających jak na własną rękę. Przykładowo w sferze wsparcia i pomocy społecznej. Wątpliwości budzą także stanowiska prezydentów burmistrzów, którzy znacznie taniej i bardziej kompetentni mogą zastąpić na przykład dyrektorzy z konkursów ogłaszanych przez Radę. Sytuacja rad także wymaga doprecyzowania formalnego i merytorycznego. Na szczeblu lokalnym dostrzega się brak kanałów informacji od obywatela, to jest jednostki w górę, umożliwiające wdrożenie zmian. Innym przykładem mogą być liczne instytucje na przykład w systemie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, których kompetencje krzyżują się, a liczba wzrasta. Natomiast oceniane przez bezpośrednich beneficjentów nie posiadają najwyższych wad. Innym przykładem działań burzących nieco demokrację i wartości w niej zawarte jest dostrzeżony mechanizm, gdy na przykład urzędy działające w ramach poprawy sytuacji mieszkańców wspólnoty, nie mogąc wymóc na rządzie zmian w zakresie przekazywania funduszy na te cele, wyodrębniły wydziały regulowe, tworząc lokalne spółki z o.o. W tych to urzędnicy przyjęli funkcję prezesów, członków rady i zarządu, przyjmując tezę o prywatności i cywilnym charakterze swojego postępowania, wykluczając ze swoich obowiązków odpowiedzialność wynikającą z obowiązującego prawa administracyjnego krajowego i europejskiego. Za główną przyczynę wadliwej interpretacji prawnych uznaje się brak kompetencji ustrojowych oraz zatrudnianie przez urzędników nieposiadających kwalifikacji doradców, których działania nie posiada mocy prawnej ani takiej podstawy, a wykonujących swoje funkcje posiadając na przykład specjalizację cywilną z prawa handlowego. Dostrzegając potrzebę zmian wynikających z konieczności do prowadzenia systemu państwa jako takiego, jako wspólnotę mieszkańców na terenie kraju, do poprawy funkcjonalności za najważniejsze uznaje się doprowadzenie do stanowienia prawa z udziałem społeczeństwa w formie dialogu, przyjęcie i zaakceptowanie ram ustrojowych, jakie stwarza konstytucja, tworząc ustawy i rozporządzenia jako umowy ze społeczeństwem, a nie jako narzucone narzędzie egzekwowania władzy powyborczej. Zmiana ordynacji wyborczej, aby Polacy wiedzieli, na kogo głosują. Zwiększenie zadań samorządów regionalnych wraz z przekazaniem większych funduszy i likwidacją przerostu licencjonowanych zadań. Uporządkowanie relacji w systemie władzy w takim stopniu, aby góra zlecając zadania otrzymywała od dołu informację zwrotną, pozwalającą na wprowadzenie zmian. Zmianie musi także ulec komunikacja społeczna w Polsce, definitywnie zaprzestana relacji demokratycznych w wypowiedziach publicznych. Zastąpiono je najstarszymi formami manipulacji słownej sowizmatami i erystyką. Sowizmatami, czyli wypowiedziami lub sformułowaniami, które świadomie ukryto błąd rozumowania nadające pozory prawdy fałszywym twierdzeniom oraz wszelka próba dowiedzenia swojej racji bez względu na argumentację. Celem argumentu sofistycznego jest pozorna mądrość, erystycznego pozorne zwycięstwo. Erystyka w swojej formie wykorzystuje wypowiedzi, które nazywamy chwytami, co już niesie w sobie informacje, czym są. Na przykład w erystyce stosuje się taki chwyt jak argument do kija. I tu tak przykładowe zdanie.
Jeżeli będziecie pozwalać sobie nadal na idealistyczne protesty przeciw budowie autostrady, wasi ojcowie w końcu zostaną bez pracy. Lub też argumenty adresowane do osoby, na przykład poseł, przeciwko któremu toczy się postępowanie skarbowe, akurat w tej sprawie nie powinien zabierać głosu. Ruch redukcja to absurd. Każe się nam zapinać pasy w czasie jazdy samochodu. Jeśli zgodzimy się na to ograniczenie wolności jednostki, to co będzie dalej? Dojdzie do pasów bezpieczeństwa w każdej sypialni, żebyśmy nie wypadli z łóżka. I do twarzy wielkiego brata śledzącego nas z ekranu. Przy tak narastającej fali przekłamań i oszustw istotnym staje się rozpoczęcie procesu kształcenia dzieci i młodzieży już włączony dynamiczny proces rozwoju instytucjonalnego szkół, samorządów, rządów i struktur zintegrowanej Europy dla relacji demokratycznych, gdzie wartości i otaczające środowisko ukształtują postawy i zachowania międzyludzkie do poziomu godności, które w przyszłości staną się biologicznym elementem konstrukcji człowieka. A to pierwsza faza zmian, prowadząca do eliminacji zjawisk społecznie dysfunkcjonalnych, takich jak na przykład korupcja. Dziękuję. Prosimy Państwa o pytanie. Gdyby przyjechały, a los sprawił inaczej, to co te ciekawe osoby chciały z czym się podzielić, Państwu powiem. Otóż pani dr Helena Gorzowska, znakomita specjalistka od samorządu i mniejszości narodowych. W związku z tym jej wizja dzisiaj była do pokazania Państwu mniejszości narodowej jedności. Tak dużo się mówi o mniejszościach i etniczności, a tak mało do nas dociera. I w związku z tym, żeby powiedzieć o mniejszościach narodowych i etnicznych, to ogólnie najpierw by trzeba dowiedzieć, ile jest w świecie państw, to wiemy, że 190. Ale jeśli pytamy, iloma językami posługują się ludzie na świecie, to już jest pytanie. W związku z tym powiadamy, że jest na świecie 8 tysięcy grup językowych, języków, dialektów, którymi się większe grupy porozumiewają. Z tego jest 5 tysięcy takich, które mają rangę polityczną. Że te społeczności, które posługują się swoim językiem, chciałyby funkcjonować. Czyli krótko mówiąc, jeśli spoglądamy na lepsze, czyli będzie unifikacja, to będzie jeden język. Ale jeśli będzie dywersyfikacja, to 5 tysięcy języków należało do rozwoju. Czy to jest możliwe? Mówimy nie bardzo. Języków coraz mniej jest w świecie. Języków jest coraz mniej również w Polsce. Jest grupa języków w Polsce, wilamowicka, którą posługują się według statystyk 72 osoby. Jest to w pobliżu Oświęcimia. W związku z tym młodzi teraz niekoniecznie miejscowi starają się oswajać język wilamowicki, by dywersyfikację i lokalność umożliwić. Ale niemniej jest to zjawisko niezwykle ciekawe. Bo jeśli mówimy o Polsce i o samorządności, to czasami się zastanawiamy, czy w naszym kraju naprawdę jest to mozaika różnych narodowości, że my bardziej cenimy obcych jak swoich, u nas cudzoziemiec, poza Cyganem i przedstawicielem Afryki się miewa gorzej, jak to jest, jeśli sięgniemy do dziejów naszej państwowości, to trzeba by pamiętać, co by pani Helena mówiła, że jest kategoria obcy i swój. Obcy to ten zewnętrzny, a swój to jest lokalny, samorządny. I który jest ważniejszy? Otóż młodzież powiada, że na pewno obcy, dlatego że jest to antropologiczne.
nawet odwołując się do Adama i Ewy, grzeszyli, bo byli za blisko siebie. W związku z tym, czy możemy łączyć młodzieńca z dziewczyną? Mówimy o prawie kazirodztwa. Niedopuszczone. Jeśli w polityce pojawiają się tej samej rodziny członkowie zgadany nepotyzm, jest to coś niedobrego. W Polsce tak się dzieje, że nasza kultura jest osadzona bardziej w obcym jak w polskim, czyli zgodnie z prawami antropologii ludzkiego działania. I teraz refleksja o dziedzictwie przyszłości, to trzeba by powiedzieć. Najczęściej władcami byli cudzoziemcy, ale jeśli nie byli to Niemcy, nie byli to Czesi, czy Rusini, Czesi, to opowiadamy, pojawiała się sytuacja, że kobiety były zawsze cudzoziemcami. I nawet mówimy, że jeśli władcy nasi silni, młodzi, otocząwszy od Mieszka I, to mieli tych żon w czasie powiadamy, to były Niemcy, Węgierzy, Czeski, powiadamy, że jakoś to bywało. Co to znaczy? Dzisiaj w świecie jest modne intelektualne mówienie o genderyzmie, czyli czy kobiety, czy mężczyźni, czy parytety, czy nie. To już odpowiemy na gruncie antropologicznym, że jest taka natura, że jest sprawiedliwa, że mniej więcej jest tyle rodzi się dziewcząt, ile chłopców. Jest to pozornie na niskim szczeblu, ale Czeszka, Rusinka, Węgierka, Włoszka miała to zaoferowane. Wszystko. Czyli dzisiaj mówimy o pozycji kobiety, dlatego że z nią przybywała inteligencja. I w związku z tym, jeśli świat nauczycieli duchownych, świat urzędników, artystów i różnych zakręconych, to byli obcokrajowcy. Najbardziej taki plastyczny obrazek postrzegany przez Bonę Sforcę, kiedy mówimy 500 osób z jej orszaku przybyło. I w związku z tym niektórzy myśleli, że będą musieli jadać od choinki siano, bo w ciągu wiosny i lata jadali listki, kapusty, a potem osuszone to sianem karmiono. I my powiadamy, że różne fobie się pojawiały, ale niemniej najsilniej u nas, bo w 80% przyjął się porządek niemiecki. Prowadzimy to niewiasnie. Czyli powiadamy, że jeśli wspominałem o modelu nadreńskim w swoim wystąpieniu, czy o edukacji, to model niemiecki. Jest do dnia dzisiejszego. Powiadamy, że trzeba nauczyć się czytać, pisać, powtarzać, recytować. Jeśli system prawny, to on jest niemiecki. Jeśli system architektoniczny, to powiadamy, też on jest prawny, niemiecki. System organizacji rolnictwa, prawa na różne chełmińskie, lubelskie, które się pojawiały, to powiadamy, też dziedziczymy się. I nawet w średniowieczu, które 5 stuleci było, to mówiono, głównie posługiwano się obok łaciny językiem niemieckim. Powiadamy, że taka rzeczywistość się bardzo kształtowała i do dnia dzisiejszego postrzega się Polaków jako naród, w którym się akceptuje obcych. Jeśli przyszedł czas reformowania państwa Rzeczypospolitej, to jak ma wyglądać ustrój państwa, to zwrócono się do wielkiego myśliciela Jana Jakuba Rousseau, który napisał uwagi o rządzie. I do dnia dzisiejszego, kiedy mu obserwujemy przemiany, jakie zachodzą, to orientujemy się na, o czym mówił doktor Sławomir, o ekspertyzach, gdzie ekspertyzy piszą dla rządzących ludzi, niektórzy rozumieją. Ale dzisiaj powiadamy w świecie współczesnym, mamy element, który się nazywa prawo. I prawo o mniejszościach reguluje ustawa z 6 stycznia 2005 roku. Czyli mamy w Polsce mniejszość. Inne narody tego nie mają. W Polsce
dzisiaj zamieszkuje ponad 100 różnych lub cudzoziemskich. Ale nie wszystkie są uznawane za mniejszości. Mniejszości to te, które mają swoje prawa zagwarantowane w ustawie. Mają prawo do korzystania z środków finansowych, do edukacji, rozwoju, odrębności swojej kultury. Powiadamy, że odbywa się to demokratycznie, ale tylko jest w Polsce 9 grup, które nazywają się mniejszościami narodowymi. Czyli te, które mają wolę uznawania się i ich przodkowie przynajmniej 100 lat zamieszkiwali na ziemiach polskich. Czyli mamy począwszy od Białorusi, Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Czechów, Słowaków, Niemców. I w środku mamy jeszcze Ormian, mamy społeczność żydowską. W związku z tym jest to mozaik. Ale są też grupy, które zaznaczają swoją obecność, ale nie mają państwa. Na przykład Tatarzy, których postrzegamy ze względu na islam, na odrębność. Są Karaimi, są nade wszystko Cyganie. I jest jeszcze taka grupa, która się mieści na pograniczu ukraińsko-polskim głębokim. Każda z tych grup ma swój porządek organizacyjny, co decyduje o pozycji mniejszości narodowej. Zapamiętajmy, że zawsze zorganizowanie, co od czasów rzymskich jest. Po drugie, lider, jednostka. Tak będzie grudziąc, jakie jego władze. Jaka ich mądrość i zorganizowanie, takie będzie to miało. Będzie przywiązanie do tradycji, do kościoła i obrzędowości. Każda społeczność stara się przestrzegać tożsamości religijnej, odrębności cmentarnej, bo to jedna. Ale żeby społeczność nie zaginęła, czyli nie uległa asymilacji, niezbędne jest kształcenie. Edukacja. Wypowiadamy, że każda społeczność mniejszościowa dzisiaj dąży do posiadania swoich szkół, bądź w szkołach oddzielnych klas, posiadania swoich mediów. Społeczności mniejszościowe legitymują się znakomitym redagowaniem pism, których w Polsce mamy ponad setkę. Państwo jest demokratyczne. Zatem jest uznanie prawne i rzeczywiste. Żeby uporządkować myśl pana doktora, powiem, jestem demokratą. Co to znaczy? Po pierwsze, że dostosowuje się do ogółu, bo demokracja to uznawanie ogółu. Po drugie, dyskutuję i zgodnie z prawem rzymskim, żeby szkoła była demokratyczna, to przynajmniej 3 uczniów musi się na dany temat wypowiedzieć. I jest jeszcze zasada głosowania, że większością głosów się podejmuje decyzję. Czyli ten element jest bardzo ciekawym wystąpieniu, jeśli będzie drukowane, będzie to napisane przez panią doktor Głogowską, znakomitego specjalisty, przedstawiciela mniejszości narodowych i etnicznych. Dzisiaj jest w mniej sympatycznej roli, ale w ciekawym miejscu. Taka miejscowość nazywa się Jaryłówka. Jaryło to dróg wiosny, radości, młodości. I ta wieś jest na granicy polsko-białoruskiej. Część jest z tej strony, część z tej strony. W związku z tym rzeczywistość mniejszościowa trudna, ale bardzo ciekawa. Dlatego, że jeśli sięgniemy jeszcze do takiego wątki, jak się pytamy, ile mamy cudzoziemczyzny w sobie, odpowiadamy, komu oddajemy cześć i chwałę, to najczęściej cudzoziemcy. I mówimy, jeśli analizujemy naszych chociażby luminarzy edukacyjnych, to odpowiadamy, Szymon Szymonowi, którego ocenimy Ormianem, Grzegorz Piramowi Ormianem, Boniuszko Kościuszko Cienkiewicz, Mickiewicz, powiadamy są dyskusji. Bo jeśli do Mickiewicza odwołujemy się, co Białorusini mówią, że na
najlepiej rozumiał ziemię nowogródzką, czyli tam, gdzie jest Białoruś. Litwini mówią, że to Litwin, Polacy mówią, że jest Polakiem, a jeszcze Żydzi, bo dziedziczy się pochodzenie po matce, był Żydem. Kim był? Był Litwiniczem. W związku z tym, jaka to jest grupa ludzi? To jest Kresowa. I dzisiaj, jeśli Państwo poszukujecie luminarzy naszego życia publicznego, tych, który się najwyżej tytułuje, to w różnych tekstach najwięcej będzie właśnie społeczności kresowej i w dzisiejszej rządzie, w latach centralnych podobnie. W związku z tym powiadamy, jest ta wielka zależność. Jak to są ludzie Kresów, to co słyszeliśmy, różnorodni, wielokulturowi. Jeśli ktoś jest wielokulturowy, to powiedzmy. Jest odważny, bo musi funkcjonować w różnych sferach. Oficjalnym, nieoficjalnym, kurs. Mówi się językiem polskim, białoruskim, językiem prostym, swoim. Bo jest to bogactwo. Czyli są odważni w funkcjonowaniu. Są krytyczni wobec otaczającej rzeczywistości, czyli rozum jest na pierwszym planie. Jak może być polska postawa luźna, nieodpowiedzialna, to tak każda mniejszość się organizuje. Jest to społeczność, która jest tolerancyjna dla różnorodności. Inwestuje w rozwój. To jest takie powiedzenie, ani ogień, ani wojna nie zabierze tego, co się przyswoiło do swojego rezerwuaru inteligencji, co dzisiaj nazywa się z amerykańska think tank, czyli to, co mam pod deklem, jest moją wartością. Opowiadamy w tym kontekście, są te społeczności mniejszościowe bardzo istotne. Dla Państwa one są wielką promocją. Dlaczego? Bo najczęściej są rozpowszechnione w wielkiej diasporze. Znajdujemy społeczność żydowską, ormiańską w każdym państwie świata. Jeśli ma rodowód polski, chwała mu za i wielka. To są główne myśli, które dotyczą referatu pani Heleny Błogowskiej, do której Państwa poczytania bardzo zachęcam, jako tych, którzy chcą rozumieć tę złożoną rzeczywistość, a jest to. I mówiliśmy, że jeszcze druga uczona była Beata Słowodzian, też doktor, jeszcze krócej o niej powiem, bo miała powiedzieć o polskiej kulturze politycznej. O polskiej kulturze politycznej, bo powiada się, że od kultury najbardziej zależy nasza postawa. Im wyższa kultura, wysoka kultura, to jest to, co nas definiuje w rzeczywistości, w której funkcjonujemy. I o czym chciała powiedzieć, to w pięciu zdaniach. Chciała powiedzieć, że Polacy w istocie swej rzeczy politycznie są skazani na wybór najlepszego rozwiązania europejskiego, to jest katolicyzm. Polak jest katolikiem. To znaczy, uznaje hierarchię, uznaje autorytet, uznaje urzędowość i powiadamy, to jest jego dziedzictwo. Po drugie, każdy jest demokratą. Co to znaczy, jest demokratą? Głośno krzyczy, nawołuje, ma ideę pełną hasłowości, ma pełne wizje odgrywania roli, roli politycznej, roli społecznej, występuje jako aktor, bo jest to znak, którym wszystko, na wszystko się pozwala. Trzeci znak, jaki się pojawia, to najbardziej niebezpieczny, jesteśmy anarchistami. Nie wierzymy na 100% nigdy żadnej władzy, lubimy lekkie chuligaństwo, bo opowiadamy napić się, poprzeklinać, to jest nasza siła. Im jesteśmy bardziej młodzy, tym bardziej przeklinamy i to jest nasza. Powiadamy, że się mieści romantyczny ideał. To nie jest tylko prosty romantyzm, ale jest to wartość skrajnego indywidualizmu, konspiracji, że działamy zawsze konspiracyjnie, bardziej patrzymy do tyłu, przypominamy historię jak do przodu, bo to nasza cecha. Lubimy też poezję, bo opowiadamy o wielkiej miłości, o wielkiej, olbrzymiej patologii, czytamy
nawet nie zaśniemy, zanim nie przestanie. I pojawia się jeszcze piąta cząstka tak zwanego apologetyzmu postępu. Jesteśmy na wszystko, co nowe, zawsze otwarci. Przyjmujemy obce wzory, bo to nam bardzo odpowiada. Ale ma też wartość solidarności, która nas pozytywnie sytuuje w świecie, bo bezinteresownie krążymy w świecie udzielania pomocy. Te elementy, pięć, katolicyzm, demokracja, anarchia, romantyzm i apologetyzm postępu się różnie krzyżują, łączą, ale niemniej jest to istotne. Gdzie to się bardzo ujawnia? W społecznościach lokalnych. Społeczność lokalną, czyli samorząd, poznajemy, te wartości są najbardziej istotne. Ale czy swój, czy obcy? Czy bardziej będziemy cenili w mieście Grudziądzu jednostkę bogatą, która będzie jeździła za 12 milionów samochodem? Czy będzie miała wielki dom za 5 milionów z basenem i innymi urządzeniami, dzisiaj najbardziej modny szklany dom, powiadamy schody, posadzki szklane, weneckie ściany, co jest dla nas? Wszystko to obce jest. To jest w tekście, który przedstawi pani doktor Beata Kobozią, która dzisiaj zagwięciła. Przepraszam za ich nieobecność, bo ja odpowiedziałem, ale ciekawe to postać. Dziękuję za cierpliwość.